Znajdujemy się przed komunalnym wysypiskiem śmieci w Lurkowie, gdzie składowane są odpady z Gniezna i jego okolic. Przeciętny Polak wytwarza ponad 300 kg odpadów rocznie. Zajmują one około 2 metrów sześciennych powierzchni. Ponad 70% zawartości naszego kosza możemy wtórnie przetworzyć. Co roku w Polsce przybywa 50 milionów metrów sześciennych odpadów i tylko niewielka część z nich jest wtórnie przetwarzana. Do segregacji odpadów służy nam 5 pojemników. Zielony, na szkło kolorowe. Biały, na szkło bezbarwne. I pojemnik do plastiku. Są jeszcze dwa. Czerwony do metalu i niebieski do papieru. Niestety w Polsce pod względem segregacji śmieci jest jeszcze wiele do zrobienia. I nie wszędzie możemy spotkać wszystkie 5 pojemników. Bye.
wyrzucenie wiaderka na śmieci nie jest rozwiązaniem problemu. To, co znika z naszych oczu, nie znika z naszego środowiska naturalnego. Wyrzucone śmieci jedynie zmieniają miejsce swojego pobytu.